Witam Państwa ponownie. Tym razem wracamy do narzędzia Adobe Muse i opowiem Państwu, jak tworzyć dosyć ciekawe efekty o nazwie Parallax z wykorzystaniem nowej funkcji o nazwie Scroll Motion. Przejdźmy w takim razie do zakładki Home w której stworzymy prosty efekt właśnie poruszania się tła wraz z przewijaniem okna przeglądarki. Aby wytłumaczyć Państwu tak naprawdę na czym polega ten efekt Parallax, proszę zobaczyć i wejść na stronę streetartsummer.com i zobaczyć pierwszą stronę i zacząć przewijać w dół pasek przewijania w przeglądarce. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę efekt Parallax polega na tym, że kilka elementów jest animowanych z różną prędkością, co nadaje dosyć ciekawy efekt. W tym przypadku mamy po pierwsze animację tych linii oraz animację tła, i wszystkie te elementy poruszają się w różnym czasie z różną prędkością. Oczywiście, na potrzeby dzisiejszego tutorialu zrobimy coś łatwiejszego, ale zachęcam Państwa do. Do zgłębienia w ogóle tematyki efektu parallax i używania jej na, na swoich stronach. Dobrze, to w takim razie, będąc tutaj na naszej stronie Home, dodamy sobie to tło z tym mostem, to zdjęcie, background JPG. Wrzucimy sobie gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I teraz przejdziemy tutaj w pasku narzędziowym do panelu Effects. I ostatniej zakładki, gdzie właśnie jest dostępna funkcja Scroll Motion. Klikając, uruchamiając tak naprawdę tą funkcję, mamy możliwość zdefiniowania po pierwsze pozycji, w której ma być, do której ma być przewinięte okno przeglądarki. Oraz pozycji, gdzie ma być nasz animowany element widoczny w momencie, gdy okno przeglądarki właśnie zostanie przewinięte do tego, do tego momentu. Czyli mniej więcej gdzieś tutaj będzie odpowiedni, odpowiednie miejsce dla, naszej, dla naszego tła. Wracając jeszcze tutaj do zakładki Efekt. Po pierwsze, nie interesuje mnie. Animacja e, wertykalna w tym przypadku, oczywiście, która jest dostępna za pomocą Muza, ale w, tym, w tej sytuacji chcielibyśmy tylko i wyłącznie horyzontalnie e, wraz z przewijaniem okna przeglądarki. Poruszać e, tym zdjęciem. I również interesuje mnie przewijanie tego zdjęcia od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej. W związku z tym zmieńmy kierunek tutaj e, na, właśnie ten, do lewej strony. Wyłączmy również zmieniając prędkość na 0 w przypadku tutaj Motion After Key e, na 0, na i jeszcze tutaj możemy również ustawić wartość na 1, czyli e, tak naprawdę to samo co w przypadku Motion Before Key, czyli jak ma się poruszać nasz element zanim nasze okno przeglądarki dotrze do, do tej pozycji. I proszę zobaczyć, po uruchomieniu mamy już efekt przewijając prawda, okno, widzimy, że nasze tło, nasze zdjęcie przewija się wraz ze scrollowaniem. Te wartości, które wprowadzamy w, w panelu efektów, w, i w, w funkcji Scroll Motion, o, wróćmy, zaznaczamy tutaj, są, jest to prędkość. Właśnie animowania naszego elementu względem prędkości przewijania okna przeglądarki. Czyli im większa wartość i im szybciej użytkownik porusza, albo wolniej, ta wartość będzie również się zmieniała. I następnie moglibyśmy dodać kolejne elementy graficzne, tak jak mamy w naszym Street Summer.com, które mogłyby się poruszać właśnie z inną prędkością w ramach przewijania naszej strony, co dałoby nam piękny efekt um, parallax. Dobrze, zachęcam Państwa oczywiście do obejrzenia naszej strony Street Art Summer ponownie i do zobaczenia następnego odcinka, gdzie nasz stworzony projekt weźmiemy i wyślemy do usługi Business Catalyst, która pozwala nam na hostowanie naszych stron internetowych stworzonych za pomocą narzędzia Adobe News. Dziękuję bardzo i zapraszam.